naszych oczach to wszystko się rozsypuje. Znaczy, znaczy mówię o Unii Europejskiej, o tej jej wizji pieniądza, gospodarki, kultury i tak dalej, i tak dalej. I jesteśmy jakby w przededniu, to może być rok, dwa, pięć, sześć, może nawet osiem, w przededniu jakichś gwałtownych, wielkich przemian, jeszcze większych niż, znaczy chociaż, bo chciałem powiedzieć, jeszcze większych niż w 80 i 89. No, w 89 rozsypał się, znaczy tak naprawdę sam z siebie się rozsypał blok socjalistyczny i cała ta ideologia Marksa, Engelsa, Lenina i tak dalej. To po prostu tak spróchniało, że się rozsypało, znaczy to by się i tak rozsypało, prawda? No, bo to było przegniłe. Znaczy jakieś nasze zachowania, czyli zachowania innych ludzi, solidarność i tak dalej, to tylko może coś przyspieszyło. I teraz mamy jakby podobną sytuację, że Unia Europejska to jest analogiczny twór, prawda? Analogiczna ideologia. Jak ja napisałem taką książkę Filozofia polityczna w ujęciu polskich myślicieli katolickich w latach 1918-1939, to miała być moja habilitacja, może będzie moja habilitacja, to ci wszyscy autorzy w okresie międzywojennym pisali, że jak się porównuje ideologię socjalistyczną i liberalną, to należy dojść do wniosku, że one prowadzą dokładnie do tego samego punktu i wytwarzają ten sam skutek, natomiast skutek ostateczny obu ustrojów to jest coś, co się nazywa kapitalizm państwowy, czyli nie ma już własności prywatnej, tylko jest jakby jedno wielkie przedsiębiorstwo i zanika państwo, bo się robi jakby jednoświatowe państwo, ale to państwo już nie jest państwem, tylko bardziej jest przedsiębiorstwem, prawda? Bo to już tylko pieniądz czyli można by powiedzieć jeden koncept. To jest ta wizja, którą opisałem w książce Masoneria i kryzys i którą opisywał Huxley w Nowym Wspaniałym Świecie, że jest jeden koncept na świecie, który zarządza całym światem. Więc socjalizm jakby zmierzał do tego na zasadzie przyspieszonej, bo on natychmiast wszystko upaństwowił i pewne rzeczy wprowadził błyskawicznie i się w związku z tym szybciej rozsypał. Liberalizm to robił jakby wolniej, no tylko że już jakby doszedł do takiego punktu. Znaczy zobaczmy, że pewna ekonomia i pewna ideologia liberalna się skompromitowała totalnie, bo jak oni mówili, wolność, liberalizm w gospodarce, ustrój liberalny, kapitał prywatny, inicjatywa prywatna, to daje w gospodarce efekty, to daje jakość, to daje, może nie jakość, ale efektywność, to nagle się okazało, że wyrasta na największą potęgę Chiny, komunistyczny, totalitarny kraj, zero liberalizmu i Amerykanie, musi ten prezydent Stanów Zjednoczonych jechać do Chin i prosić o wsparcie, bo Ameryka bez pożyczek i bez współpracy chińskiej nie przetrwa roku. No to nagle się okazuje, że ten kapitalizm państwowy zachodni jest słabszy niż ten kapitalizm chiński i że te dwa ustroje jakby się nagle spotkały w jednym punkcie. Znaczy ustrój ten socjalistyczny się rozsypał, sam siebie przegnił i ten ustrój liberalno, znaczy trudno powiedzieć, że to nie jest socjalistyczny, bo jak Bukowski uciekł, taki był piękny film w telewizji polskiej z udziałem Bukowskiego o Bukowskim, no i pokazywany oczywiście po północy, Bukowski uciekł ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i po 4 latach na Zachodzie zorientował się. I powiedział to w tym filmie. Ja myślałem, że uciekam do innego świata, to jest dokładnie ten sam świat. Tak? I czyli można by powiedzieć, że na Zachodzie mamy inną formę Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i też w jakimś sensie inną formę socjalizmu. Znaczy to to jakby potwierdza to, co mówili ci polscy myśliciele katolicy okresu międzywojennego, że te ustroje polityczne i gospodarcze, one w pewnym momencie się spotykają, że taka jest logika ich rozwoju, prawda? Że liberalizm krzyczy o wolności,
a później nagle się okazuje, że już są sami pracownicy jak w socjalizmie i jakieś jedno wielkie przedsiębiorstwo zarządzane jak socjalistyczne. To miałem studentkę, która się zatrudniła w supermarkecie i nie wiedziała czemu, znaczy ktoś z kierownictwa ją zatrudnił na brakarkę. Od razu, prawda? Czyli ona miała towary, które miały rozdarte opakowania, czy były rozgniecione, miała przeceniać. Powiedzmy z 10 zł na złotówkę. I nie wiedziała czemu, bo to była, nie musiała nosić paczek, worków, tylko taka lukratywna funkcja. I dwa dni później ten człowiek, który ją zatrudnił, przyszedł do niej z wózkiem towarów, postawił wózek obok pusty i rozdzierał opakowania, czy rozgniatał opakowania, przekładał do tego drugiego wózka i mówi, wybrakły mi to. Prawda? Znaczy, on codziennie kupował, wicedyrektor supermarketu, codziennie kupował towary w tym supermarkecie za 10% ceny w ten sposób. No to czysty, żywy, socjalistyczny, prawda? Tylko jeszcze w socjalizmie tak łatwo pewnie nie było, jak w tym supermarkecie. Więc ten świat nam się wali, musi się zawalić, taka jest jego logika. No, tak jak pisałem w tej książce, masoneria i kryzys wali się dlatego, bo to jest utopia. Taka sama utopia jak socjalistyczna, oderwane od realiów, oderwane od natury człowieka, oderwane od prawdy i dobra, oderwane od sprawiedliwości, oderwane od zdrowego rozsądku. No bo jeszcze zauważmy jedno, ja pamiętam, za komuny myśmy się naśmiewali, jacy ci komuniści głupi, że oni produkowali musztardę w Bieszczadach i produkowali musztardę w Szczecinie. I tą musztardę z Bieszczad wieźli do Szczecina, a tą musztardę ze Szczecina wieźli do Bieszczad. Gównie! A co teraz się dzieje? Dokładnie to samo. Dokładnie to samo, że my, jeszcze jest lepiej, bo my mamy musztardę na przykład z Madrytu, prawda? Albo z, jeszcze nie wiadomo skąd, znaczy z Wielkiej Brytanii, tam z jeszcze większych odległości. Gwoździe mamy z odległości 3000 kilometrów przywożone. Słucham? Ryby z kim, znaczy nasze karpie czy truskawki. I czyli wszystko się rozsypie i teraz pytanie, co będzie? No bo to znaczy pytanie, czy my się obudzimy i czy my, bo to, czego brakowało nam w przeszłości, znaczy po pierwsze obudzenia się do końca, po drugie uświadomienia sobie, że reprezentujemy pewną siłę i że jesteśmy gospodarzami. Znaczy, to my jesteśmy gospodarzami w Polsce, a oni są gośćmi. I zauważmy, że to nie są moje ksenofobiczne i nacjonalistyczne pomysły, tylko to znajdziemy, co dwa tygodnie o tym mówił prymas tysiąclecia. Pamiętajcie, to wy Polacy jesteście gospodarzami i to wy macie decydować o tym, jak ma wyglądać Polska, jak ma wyglądać gospodarka, jak ma wyglądać polityka. To powtarzał prymas Wyszyński, prawda? I także tego się nie da tutaj ruszyć jako właśnie jakiejś takiej głupiej myśli. Więc jakby musimy mieć tą świadomość, prawda? Bo to też mi zwrócili przedsiębiorcy z Legnicy na to uwagę. Miałem takie jakieś z nimi spotkanie i oni mówią, jakieś to było Stowarzyszenie Przedsiębiorców i oni mówią, zobaczy pan jaki jest świat, jaka jest Polska. Kiedyś było normalne na Zachodzie, bo w Polsce to była komuna, ale na Zachodzie było normalne, że młody człowiek, jak skończył studia, to sobie myślał tak, założę przedsiębiorstwo. Założę restaurację, będę miał dwie restauracje, będę miał sklep, będę miał dwa sklepy. I takie powinny być teraz marzenia młodych ludzi po studiach ekonomicznych, tam jakichś innych. Oni nie chcą podejmować działalności gospodarczej, oni w ogóle zakładają z góry, że nie mają żadnej szansy, tylko marzenie jest, będę pracował w koncernie. Znaczy, będę najemnym pracownikiem. Znaczy, to o to chodzi, bo myślenie, że mogę być tylko najemnym pracownikiem i że moim szczęściem będzie bycie najemnym pracownikiem, to jest myślenie typowe dla niewolnika. No, bo czym to się różni od niewolnika? No, czyli potrzebujemy takiego myślenia, to my jesteśmy gospodarzami,
potrzebujemy determinacji, znaczy, że czegoś chcemy, wiemy czego chcemy i my zrobimy wszystko, żeby to osiągnąć. Zrobimy wszystko, żeby to osiągnąć, bo racja jest po naszej stronie, bo prawda jest po naszej stronie, bo sprawiedliwość jest po naszej stronie, bo my tu jesteśmy gospodarzami. I teraz w momencie przełomowym możemy to zrobić prostą metodą, to znaczy wciąż wraca ta myśl i teraz jest ona jakby wyrażona w szczególny sposób, zło dobrem zwyciężaj i nie potrzeba żadnych krwawych rewolucji, one nigdy raczej, znaczy czasami jest potrzebne powstanie, prawda, ale jeżeli nie musi być, no to to lepiej. I jeżeli to obudzenie nie nastąpi, no to stracimy kolejną szansę. Natomiast takie szanse się zdarzają na 1918, 1980, 1989. To akurat mieliśmy szansę po szansie. Teraz będzie następna szansa i kiedy będzie następna, to nie wiadomo, prawda? Bo historia się może potoczyć tak, że znowu będzie jakiś okrągły stół, że znowu będą jakieś pomysły typu lepiej niech nami rządzą Niemcy i znowu szansa minie bardzo szybko. Także tu potrzeba jeszcze, to o tym już mówię parę lat, że potrzeba jeszcze wizji, da? Czyli musimy wiedzieć to, czego nie wiedzieliśmy w 89, że cały ten plan Balcerowicza, to wszystko, ono między innymi dlatego się zrealizowało, że nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, jakiej Polski chcemy. To znaczy nie mieliśmy polityków, którzy mieliby wizję, czy ludzi, którzy mieliby wizję i mogli tą wizję przedstawić. Znaczy myśmy wiedzieli jedno, że nie chcemy komuny, ale jakiej Polski chcemy, to myśmy tego nie wiedzieli. No więc jak przyszli i powiedzieli, że to musi być tak, no to znaczna część, czy większość polskiego społeczeństwa, no jak musi, to musi. No. Tylko, że to wcale nie musi być tak. Czyli musimy wiedzieć, czego my chcemy, jakiej gospodarki, jakiego ustroju politycznego, jakiej szkoły, jakiej kultury i tak dalej. I znaczy, dużych wymagań Pan Bóg od nas nie ma. Tak bym to zakończył. Dziękuję bardzo.